Na tym filmie z matematyki finansowej chciałam Wam pokazać, jakie różne mogą być wyniki przy zastosowaniu odmiennych sposobów kapitalizacji. Raz, możemy zastosować kapitalizację z dołu, dwa, możemy zastosować kapitalizację z góry. Pamiętajmy o tym, że przy liczeniu jakichkolwiek wartości przyszłych czy bieżących musimy uwzględniać ewentualnie podatek, jeśli mamy do czynienia z lokatą bankową. Pamiętajmy o tym, że różny stopień kapitalizacji, częstość kapitalizacji w ciągu roku narzuca nam to, że stopę procentową roczną należy dostosować do tej okresowości. Czym się różnią wzory między kapitalizacją z dołu a kapitalizacją z góry? Wartość przyszłą liczymy podobnie, tylko że w kapitalizacji z dołu, czyli takiej typowej kapitalizacji po zajściu pierwszego okresu naliczania odsetek, tutaj mamy dodawanie pewnej stopy procentowej dostosowanej do okresowości i poniesienie do potęgi, ile było takich okresów kapitalizacji łącznie. Przy kapitalizacji z góry, czyli takiej, która jest dokonywana już w momencie umieszczenia określonej kwoty na rachunku bankowym czy na jakiejś lokacie, my już zaczynamy naliczać dodatkową kwotę, tak zwanych odsetek tego wzrostu kapitału już w momencie zerowym. Dlatego na przykład można by było powiedzieć, że w przypadku roku przy kapitalizacji rocznej ta kapitalizacja nie następuje po roku, a przed tym całym okresem rocznym, czyli w momencie umieszczenia na przykład pieniędzy na lokacie bankowej. W kapitalizacji z góry mamy też ten sam element co tutaj w nawiasie, ale od jedynki odejmujemy współczynnik stopy procentowej dostosowanej do kapitalizacji, a cały ten nawias podnosimy też ze znakiem ujemnym do potęgi, ile było takich kapitalizacji. Jeśli zaś chcemy ustalić wartość obecną pewnej kwoty pieniędzy przy kapitalizacji z dołu, to kwotę przyszłą, która wynika z jakiegoś okresu trwania czy lokaty bankowej, czy innego sposobu naliczania odsetek, my chcemy podzielić wartość przyszłą przez tak zwany współczynnik kapitalizacji do potęgi, ile było okresów kapitalizacji. Tu zrobimy bardzo podobnie w przypadku kapitalizacji z góry. Jeżeli tu jest dodać i tutaj jest dodać, to w przypadku kapitalizacji z góry odejmujemy stopę procentową i podejmujemy tutaj do potęgi minus liczba kapitalizacji w badanym okresie. Ostatnim wzorem, który chciałam Wam pokazać w przypadku zastosowania, powiedzmy, kapitalizacji z dołu i z góry, jest określenie wartości przyszłej w przypadku, gdy zmienia się stopa procentowa albo okresowość trwania danej kapitalizacji. I tutaj, jak widzimy, ten wzór, zarówno jak i ten, stanowią modyfikacje wzorów na wartość przyszłą, gdzie po prostu te wskaźniki kapitalizacji są rozbite na kilka pojedynczych. W przypadku kapitalizacji z dołu, czyli na końcu danego okresu kapitalizacji naliczamy odsetki, to tutaj mamy dodawanie, tutaj dodawanie, dodawanie. W przypadku kapitalizacji z góry odejmujemy od jedynki stopę procentową i podnosimy do minus potęgi. Pierwszy przykład będzie na ustalenie wartości przyszłej w przypadku, gdy mamy przykładowo kapitalizację półroczną. Wiemy, że kwota, która umieszczona została na lokacie bankowej, nie naliczymy 19% od wartości stopy procentowej. Takie założenie tutaj sobie przyjmiemy. Czas trwania danej lokaty bankowej wynosi 2 lata, czyli tak zwane 4 półrocza. Dlaczego? Bo jeżeli kapitalizacja jest półroczna, to okres trwania lokaty musimy liczyć również w półroczach. 2 lata uznajemy, że to są 4 półrocza i przykładowa stopa procentowa wynosi 0,1, czyli 10%. I wówczas w podziale na kapitalizację z dołu i z góry możemy ustalić wartość przyszłą. Wartość kapitalizacji z dołu będzie zaraz policzona. Zaczniemy tutaj od kapitalizacji z góry. Jeśli chcemy ustalić, ile będzie warte 1000 zł za 2 lata przy stopie procentowej 10% w skali roku, podstawiamy do wzoru na wartość przyszłą i widzimy, że wychodzi nam 1227,74 zł. Wydaje się to już jakaś dość wysoka kwota, a porównamy ją z wynikiem otrzymanym przy założeniu, że mamy kapitalizację z dołu.
Tutaj, jak widzimy, podstawiamy do tego wzoru, który był wyżej, odpowiednio w tabeli kapitalizacja z dołu. To, co otrzymujemy, jest wynikiem niższym. Oznacza to tyle, że w przypadku zastosowania kapitalizacji z góry, czyli częstszej kapitalizacji, jakby nie częstszej, szybciej następującej, mamy możliwość otrzymania wyższej kwoty końcowej. Na drugim przykładzie, który sobie omówimy, zbadamy, ile będzie wynosiła wartość bieżąca w przypadku zastosowania raz kapitalizacji z dołu, a raz kapitalizacji z góry. Jeśli założymy, że przykładowa wartość końcowa wynosi 1000, a mamy kapitalizację kwartalną, czyli stopę procentową trzeba podzielić przez 4 i mamy ustalić, jaka jest wartość kapitału początkowego, czyli tak zwany wkład początkowy chcemy ustalić i u nas okres trwania lokaty to 2 lata, czyli 8 kwartałów i stopa procentowa jest na poziomie przykładowym 8%, możemy ustalić, ile wynosi wartość obecna przy założeniu raz kapitalizacji z dołu, a raz kapitalizacji z góry. Jeśli mamy ustalić wartość obecną przy założeniu kapitalizacji z dołu i kapitalizacji z góry, stosujemy te wzory, które były wcześniej prezentowane i po otrzymaniu obu wyników widzimy, że kapitalizacja z góry daje nam niższą wartość obecną niż przy zastosowaniu kapitalizacji z dołu. Różnica jest może niewielka,